pieniądze, przyzwoite mieszkanie i dobre auto. I rodzinę w porządku. To bym chciał najbardziej. Jakiś mały interesik, no. Tak, żebym nie musiał się o nic martwić, no. Wychować dobrego, fajnego syna jakiegoś, no. Tak by mogło być. I musi być tak. Nie mówię, nie Holandia, to będzie Anglia, nie? Nie Anglia, będzie Francja, no. Trudno. 15 krajów Unii jest, nie? Można coś wybrać. Parę odpadnie, nie? Nie mówię, że cała 15, ale będzie się kombinowało po kolei. Aż wreszcie gdzieś wypali. Tam nie mówię, żeby być zaraz tym, Marco Polo, nie Marco Polo, tylko tym, Rockefellerem. Choćbym miał na ulicy zaczynać od budki z hot dogami. Sam zapachy, rozumiesz? Same zapachy by wciągały. Ja nie mówię, że, ja nie mówię, że będę miał restaurację jak jakaś ratuszowa. Małą, spokojną, nie mówię w centrum Londynu, tam gdzie najwięcej ludzi wychodzi z pracy. Tak pomyśleć, coś takiego. Skąd ja mam wiedzieć, Ja nawet mam pomysł zrobić dla firm farmaceutycznych opakowania do leków. Tylko żeby w ten rynek wejść. Poligrafia, rozumiesz? Drukarnia. Opakowania. Na napoje, na butelki. Olbrzymie pieniądze. Choćbym miał restopy robić. Skarpetki. Na tym rynku polskim ciężko idzie, ale skąd wiesz, jak tam pójdzie? Jak tam, no. Ja zacząłem o żywności, a ja okaże się, że ja robię jakieś podzespoły dla firmy. Ja najszybciej z tym żarciem mógłby spróbować. Wiadomo, nie. Trzeba było spróbować, nie? Od głupiego bigosu zacząć. No. Skosztujcie, dobre, smakuje może tego. Bo jeść trzeba codziennie. No, a jeść trzeba... Do tego tak. Właśnie, żywność jest takim jedzeniem, co będzie schodziło codziennie. I pojedziesz i za tydzień wrócisz. Powiesz mi. Czemu mam za tydzień wrócić? No nie wiem, jak to będzie. Jak wrócę, to za dwa dni, jak mnie nie puszczą. A jak mnie wpuszczą, to za tydzień nie wrócę. Tylko? No trochę posiedzę. A jakiejś roboty za 5 funtów nie byłoby? Proszę pana, to wszystko jest wtedy z językiem. A wtedy z językiem. A tak to jest za wszystko za 3, tak? Za 3. Aha. A ktoś by mnie tam odebrał? Jak pan myśli? No tam nie zawsze odbiera osoby. Aha, aha. A ten, ile to się u pana płaci, czy coś, jak to wygląda? 500 zł. 500 zł u pana? Tak, i tam trzeba zezwolenie za 100 funtów wykupić w agencji. A u nich tam zezwolenie za 100 funtów, tak? Tak. Aha. Czyli mówi pan, że ktoś by mnie tam odebrał, tak? Tak, w Londynie. W Londynie? Tak. Aha. W Polsce już poskładałeś wszędzie dokumenty. Po wszystkich zakładach. Nie po wszystkich, tylko tam, gdzie, ale częściowo tam gdzie chciałem pracować, to nie tam złożyłem. Nie kłóć się ze mną, bo ja mówię grzecznie tam... i wiesz o tym, że wszędzie masz poskładane i nigdzie nie ma pracy i siedzisz na moim utrzymaniu. Chłopak, który skończył 26 lat, a mama go cały czas trzyma na swoim garnuszku. Ale co mają, co ma piernik do wiatraka, no? Ale dlaczego ty się denerwujesz? No bo ty mówisz mi o jakichś dokumentach, które ja poskładałem. Co ma Londyn do moich dokumentów w Polsce? Ale o pracę chodzi, że nigdzie nie ma pracy. U nas, nie? U nas, no. No to jak ty to czarno widzisz? No to też. To wytłumacz mi, jak ty to czarno widzisz. Wydaje, że tam też tak nie będzie pracy. Tam nie ma pracy, tak? No ja tak myślę. Kto tam nie zajedzie, to robi. Nic, zobaczę. Ja po prostu... Ja chcę się tam dostać. A później co będzie, to będzie. A później co będzie, to będzie. Dobra, gramy. No ale z łazien, to jak będziemy grali?
Ile? 50 zł? Co? 50 zł. 500. 5 baniek. Weź ty Rambo się palni w głowę, kurwa. Przy na budowie, przy pakowaniu kaset, w fabrykach gdzieś. Spokój, Rambo. I za ile funtów na godzinę? 3. To ty jesteś, kurwa, śmieszny. Facet cię tam odbiera. Ja co, jak pojedzie znowu? Załatwia ci chatę, wszystko. Ale Rambo, za 3 funty, no to przecież Rusy tak robią. Rusy? No myślę, że te 5 do 6 funtów bezpośrednika się na godzinę wyrwie, nie? A wiesz, funt niech nie stoi. Teraz byłem ostatnio w kantorze, to stoi 6,30. Kto? Funt. Jeden funt, a 6 na godzinę, to se poli. 6 razy 6. Ile na godzinę ci wychodzi? Czy bańki dniówka? Dziennie, to ja tu... To gdzie? Gdzie mi będzie lepiej? Ja muszę pół miesiąca na to. No. Załatwiać, no. No, a ja wam później oddam, nie? To nie wiem, 2000, 3000, nie? No. Znaczy, najpierw Anga dom zapłacić, nie? No, bo tam wynajem, dom zapłacić, nie? Bo wiesz, owszem, przyjechać można, ale co dalej? Aha. A ty masz tam adresy różnych takich pracodawców? Jest mnóstwo, tylko w danym momencie nie ma gwarancji, czy ci ktoś zapłaci, czy nie. Można tutaj robić. To słuchaj, Andrzej, to zadzwonisz, bo ja na kartę dzwonię, wiesz? I ma 7,5. I ten. 6. To zadzwonisz wieczorem i wszystko mi powiesz, dobra? Dobra, a ten numer jest osiągalny cały czas? Tak. Dobra, to ja po prostu zadzwonię do ciebie. Powiesz mu, o co chodzi. I powiesz mi wszystko, o co chodzi, i dobra? Ty mu też powiesz, o co chodzi. Dobrze, nie ma sprawy. Ktoś jeszcze, z kolegą bym przyjechał. No to nie ma szans, to od razu mówię, nie wchodzę w to. Aha. Jeżeli wcześniej rozmawialiśmy z Dorotą, rozchodziło się tylko o ciebie. Ciebie nie ma problemu. Wiesz, po starych znajomościach, ale jeżeli z kolegą, ja po prostu nie wchodzę w tego typu sprawy, od razu ci mówię już teraz. Aha. Pierdole, ja nie zmieniam terminu wyjazdu. Jak już jest 28, to trzeba jechać 28. Nie? No nie jest jeszcze tylko tam on, nie? Ten tylko ma proste, jeszcze inni. Proste. No to już jedną ponieśliśmy klęskę. Jakby to można było nazwać. Tylko to mi też wygląda na jakiś koleż taki. No nie, to już nie, to takie to. A to jest jakieś językowe. Sama szkoła językowa, nie jakieś tam studia czy coś, sam angielski, nie? Tutaj public part time. Chyba tyle by było, 4. No. I tak, żeby były te ceniki, nazwy, telefony i adresy. Kurs. Fis, nie, coś tam. 12, rok, 4, 9, 6. Zobacz. Telefony i adresy, to nie. Tu są godziny, nie? Od tak, tam masz godziny, no. Weeks. Weeks to jest tydzień, kurwa, ty. Co? Weeks to jest tydzień. Co weeks tydzień? No weeks, to jest tydzień. To jest, kurwa, chłopiec za jeden tydzień, facet. Za jeden tydzień, drugi, trzeci są ceny. Nie na 12, nie na rok czasu. No, weeks to jest tydzień, kurwa, no przyniosę ci słownik, no. No to kurwa, pięknie. 24 tygodnie, tyle to jest? To masz, kurwa, no policz sobie, miesiąc ma 4 tygodnie. 4, 8, 12, 16, 24... Rok, nie? No to masz 4 miesiące, nie? Po 4 tygodnie to masz ile?
16, nie? 16 tygodni. I sobie liczysz, no miesiąc ma 4 tygodnie, nie? To sobie teraz policz. I to kurwa człowieku, to my... Co myśmy załatwili? Trzeba by trochę liznąć tego języka, by coś tam wiedzieć. No to się liźnie, no Marek, no i tam mam... Żeby troszkę coś tam wiedzieć. Ja wiesz, ja na tym policjalnym co byłem, to ja tam, tam angielski wiesz? Miałem. Ja coś tam kojarzę, jakieś podstawy, coś zwroty, czy jakieś tam, wiesz... Te co były, te jak to się nazywa, no ci powiem... No już nie będę teraz główkował na tym, musiałbym do tego wrócić, materiały mam w domu, nie? A przed wyjazdem to wiadomo, no, trzeba było tak trochę, nie? Przynajmniej tak, jakieś no. rozmówki nawet sobie kupić polsko-angielskie, tak żeby wiesz. 72 for the room and breakfast. Would you like an evening meal? No, thanks, just breakfast. And here's your key. Your room number is 311. I hope you enjoy your stay. And thanks. No, chciałam wam tylko pokazać jeszcze na zdjęciach właśnie Big Ben. No. Następnie Tower of London, tutaj gdzie właściwie jest rezydencja też królowej. Kiedy jest flaga wywieszona, to znaczy, że królowa jest właśnie w tym właśnie miejscu się znajduje. Natomiast jest duża kolejka do tego właśnie Tower of London. Tam Anna Boleyn była więziona i została ścięta właśnie przez, kiedy panował jeszcze wtedy Henryk VIII. Jego to była zdaje się szósta czy siódma żona. Także tutaj zaraz zobaczycie. Ile bierzesz kasy ze sobą? Nie, 100 funciaków. 100 funciaków? Aha. Nie wiem, może będę miał 150 albo 200. Powiedziałem ci już coś na temat kasy. Na 10 dni 200 funtów? Chyba za panu tyle. Nawet do tego się doczepią. Resztę mam na koncie, jak mi braknie. Nie wiesz, jak się gada z nimi? No ja to najwyżej 150 będę miał. Wykupimy sobie tą wycieczkę do Stanów, zobaczymy, tylko że wtedy musimy być na legalu. No, o wizę, jak oni to zatwierdzą, czy sami się zgłosimy do ambasady, pojedziemy i wrócimy. Zobaczymy, obadamy rynek, a potem kurwa jak tego, smykamy do Stanów i chuj zostaje tam na stałe. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia praca w Anglii. I tu jest wyżywienie, nocleg w hotelu. Chciałem się dowiedzieć, na jakiej to w zasadzie i od kiedy to była praca. Proszę pana, praca jest od zaraz. A praca jest no, generalnie na czarno, nie? Tak. Na hotelu pan pracuje, na hotelu pan mieszka, ma pan tam wyżywienie, pracuje pan 6 dni w tygodniu po 8 godzin, 150 funtów tygodniowo, jest taki zarobek. Za wyżywienie i za nocleg nie płacę? Nie. Znaczy to już jest obliczone wypłaty, że dostaje pan 150 funtów na rękę na czysto. I ile pan osób może zatrudnić? Proszę pana, ile się da, bo to jest praca przez agencję. W Londynie także kontraktów jest dużo. Aha. Mówię, nie ma gwarancji, że będziecie pracowali na jednym kontrakcie. No bo chodzi o to, że wie pan, ja w środę wyjeżdżam, będzie nas dwóch, nie? Także... A to nie ma problemu. To nie ma problemu. To jest sprzątanie, czy co to jest? Znaczy to jest na kuchni zmywanie garków, maszyny do mycia talerzy. Takie ten. To wie pan co, to po przyjeździe ja mogę do pana się zgłosić zaraz? Oczywiście. A pan coś bierze za pośrednictwo? Nie. Bezpośrednio do pana to jest? Proszę? Bezpośrednio do pana mam przyjść. Tak. Ja i tak my idziemy do agencji, także ja dostaję pieniądze od agencji za każdą osobę, która przyjdzie i zacznie pracować. Aha. Czyli ja przyjeżdżam, podejmuję pracę i pracuję. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Nic mi się nie wtrącaj, czy to jest pewne, rozumiesz? Ja ci tak mówię. No ale po co ja się mam pytać? To jest pewne, proszę pana? Co jest pewne? Będzie, okaże się pewne, jak będę już na miejscu. Co to jest przez telefon? Ja w Polsce, on w Anglii. No, czy jest pewne? Przyjedziesz pan, to zobaczysz pan, czy jest pewne. Już, sprawa załatwiona. Ale niech pan do mnie nie krzyczy, bo ja sobie mogę tak mówić. No na czarno, bo na czarno, ale zobaczymy później, jak ja sobie wykupię szkołę, co będzie dalej, nie? To już się go zapytamy. To wiesz, w kuchni to cały czas w hotelu jesteś. 6 dni tygodni, żarcie mamy. 150 funtów, na rękę. Spania, żarcie. Wszystko. No na początek. Masz 150, 300, 600 funciaków, 6 razy 6, prawie 40 bani, 36, 7 bani. No i dziękuję. Na początek.
moja mama jechała do Niemiec. Budziła mnie. Dzisiaj? Tak. A ja tylko wstałem, przytuliłem i ją wycofałem. A ja teraz, ja wiem, kiedy ja się z nią będę widział. Ja miałem zrobić inaczej. Wziąć za walizki, zejść z nią, przytulić ją jeszcze, no. Tak dowaliłem. Tak się solidnie z matką pożegnałeś? Czy tak? Pożegnałem się z mamą, ale mi normalnie nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co mam teraz powiedzieć, bo mi jest, kurwa, ja będę płakał za nimi. A jak będzie, kurwa, Wigilia, a my będziemy tam, to ja się dopiero się popłaczę. To są już ciężkie dni, no. Trudno. Jak będę musiał przeżyć Wigilię z tobą, tam to przeżyję. A jeżeli załatwimy sobie zezwolenie na pracę i że ja będę mógł tu przyjechać i wrócić, to ja tu przyjadę na Wigilię i na święta. Przyjadę. A jak nie, to no to nie chuja, bo się nie ruszam. To przyjadę dopiero... A ja nie, ja się nie ruszam stąd. Majtki, idziemy na święta. Skarpetki. Książkę wrzuciłaś? Książkę. Tak. Zadzwonię. Jak przyjadę, to zadzwonię. No, zadzwonię. Będzie dobrze. Mam nie pić, to. Trzymaj się. Kurwa, nie wiedziałem, że tak będzie. Podjedziemy pod urząd imigracyjny. Co należy ze sobą zabrać? Paszport, bilet, wypisaną landing card, dokumenty, zaproszenia, listy, pieniążki, karty kredytowe. Wszystko, co może się Państwu przydać podczas odprawy. Będą tłumacze na tej odprawie, proszę Państwa, autokar będzie po drugiej stronie budynku imigracyjnego na parkingu. Gdyby, proszę Państwa, się okazało, że Państwa nie wpuszczą, wówczas wracacie Państwo z powrotem promem do Francji, do Calais. Z tym, że cały ten przejazd organizuje urząd imigracyjny. Trzy, cztery minuty rozmowa. Ja jestem lżejszy o 10 kilo dosłownie. Ale nawet pieniędzy nic, nie chciał nic. Popatrzył, no, do kogo jedziemy. A to inny Audi nie chciał. No, pokazywali, wyciągali. Od nic, pieczątkę dostaliśmy. Ja pierdolę. Co będziemy teraz? Pójdę do kościoła dzisiaj podziękować. No. Dużo. Tak jak mówisz, trzeba prosić zawsze Boga i spokój, ale no nie, ja się nie spodziewałem. Ja myślałem, że zaraz będziemy musieli pokazać torby i chyba w czepku urodzeni jesteśmy. Halo, dzień dobry. Ja dzwoniłem do pana kiedyś w sprawie pracy, nie? No i pan, pytałem się pana, pan jak przyjadę, żeby do pana zadzwonić, nie? Tak. Znaczy się jesteśmy, nie? We dwóch i ten. Na dworcu chyba wstępnie. Na dworcu. Tak. Tam nas przywieźli i ten. On już dzisiaj trzem chłopakom załatwił robotę, ale 150 funtów papier kosztuje, żeby przez agencję i do Szkocji jadą chłopaki. Ale 150 funtów co my naruchamy? Teraz od razu? No. Za załatwienie. To trzeba z nim pogadać, czy można później, nie? Na 150 funtów dać. Pod głowę 150? No.
słuchaj, cześć, wiesz kto mówi? Od twojego taty mam numer. Piotrek z wypożyczalni z Kuszborka z kaset. Z Alfa. Słuchaj, co tam usłychać u ciebie? Po staremu ty nie miałbyś gdzieś mieszkania załatwić? A z robotą coś byś wiedział? Ale nie, no wiesz, ja nie mówię zaraz do ciebie, nie? No w Londynie, no z budki dzwonię. A nie wiesz, a spotkalibyśmy się tu kiedyś? Mama, ty teraz byś gdzieś nie mógł podjechać? Z roboty. No, a na jutro? Aha. No już za 10 druga, facet. A w Polsce za 10 trzecia. Dobra. Takie duże poduszki mam, że aż mi głowa nie zleci. Nie będzie ci za twardy. Nie będzie. Chodźcie stary do wyra. Mamy... Łoże mamy. Mamy te wodne. Ja cię pierdolę. Ja zwariuję. To będzie chwilowe. To jest Londyn. Wygoda. Hotel kategorii pierwszej. Panią w sprawie pracy dzwonię. No, tam ogłoszenie było 250 funtów tygodniowo. Gdzie to jest praca? Poza... Gdzie? To znaczy się, jakie dokumenty? Aha, to muszę mieć zezwolenie na pracę. Proszę panią w sprawie ogłoszenia dzwonię. Praca w hotelu. Nieaktualne już? Dobrze, dziękuję. Wykreś to. Tutaj. Proszę pana, jest sprawa ogłoszenia. Malarzy zatrudnię, tak? No, wie pan, no, do pomocy wykończenia wnętrz. Aha, dobrze, dziękuję. Już nieaktualne. Nieaktualne. Malarze są już nieaktualne. Hydraulika teraz potrzebuje. Proszę pana, dzwonię z ogłoszenia w sprawie pracy. Tylko dla dziewczyn. O kurde. Sekretara. Sekretara. Ja w sprawie pracy na budowie. Nieaktualne, dobrze, dziękuję. Sekretara się pisze. Sekretarka. Dawaj jeszcze raz tą myjnię. Myjnię. Dobrze się zagadzamy. No, jak ktoś po angielsku wyskoczy. Sekretarka, ja pierdolę. 1,5, 2, 10, 2, 17. 2 funty 17. Kurwa mać. Przejebane. Tam wrócę, to jeszcze gorzej przejebane. Tu już wolę tu siedzieć, kurwa, i żebrać. Ara będę zaczynał. Zobacz, już chyba z 10, jak cię nie było. Jedziemy dzisiaj na Heathrow. Heathrow? Zobaczymy sobie lotnisko. Bardzo duże jest ponoć.
No co nam zależy? Mamy kartę na metro, a za ten kawałek to się coś zapłaci. To jest taki, dotąd dojeżdżamy, tu. A za te coś się już zapłaci. Sorry, przepraszam. No, z Polski. Chodź go zaczepimy. Może dziadek by nam coś powiedział. Przepraszam, pan Polakiem jest? Słucham? Pan Polakiem jest? Tak. A pan tu mieszka na stałe? Czy nie? Czy tylko jako turysta? W 1940 roku przyjeżdżałem tu z Francji. To długo, bo myśmy... 22 lata w lotnictwie. Myśmy wczoraj przyjechali tutaj, nie? Tak w celu tak zarobkowym, ale nie wiadomo, czy coś znajdziemy. No ciężko coś znaleźć teraz. No, za dużo ochotników jest. No. To już pan tu zostaje na stałe, nie? No, nie tylko zostaje, ale cała rodzina zostaje. Ja jestem inwalidą, wojenny. Bez jednej nogi. Przed wyjazdem rozmawiałem z Francuzem, mówię, jakby nam Londyn coś tam nie wypalił, nie? No to ten, dał mi na miarę, mam do niego. W niedzielę jedzie i tam od września... On jedzie w niedzielę, tak? No, od września, czy tam od października by można było wskoczyć do pracy, nie? Ale on by mieszkanie pomógł załatwić wszystko, bo mi mówił. Mówisz najwyżej, jak ten, jakby nic nie wypowiadał, stąd zadzwonił, nie? No stąd jechać do Paryża, no po co do Kluczborka? To co ja w Polsce będę robił? Tam dopiero jest przepierdolony. Ja tam nie chcę wracać. Chybie trafił. Dwa zakłady chybie trafił. Ja ci byłem w innej funcie, jaka to ja zapłacę. Seks. 5-6 milionów do wygrania. No, czy nie widzę 31 w sobotę. Saturday, tak? To w niedzielę Saturday. Saturday to jest sobota. 31. Saturday, Sunday, sobota faktycznie. Nie wiem, jakie tu mają stawki, ile co za ile płacą. Trójka, czwórka, piątka, nie? Też nie. Ja nie mówię, że zaraz padnie nam 6, padnie 5 i będzie po 50 tysięcy funtów. No. I już na konto, już 50 tysięcy w udziałku. Musi to paść. Nikt nie mówi tu, wiesz, zaraz miliardy, nie? Ty, ale ciekawe, ile płacą za piątkę. Jak nie ma pierwszej wpłaty wygranej. 100 tysięcy funtów za piątkę. To po 50 byśmy mieli. No tak, no byśmy mieli. No. Kurde, coś. Szok, nie? No. Big Ben. Nawet mi dobrze chodzi. Tak jak tam. Taka sprawa. Hotel, praca. Rozmawiałem z młodą babką, która tam pracuje. Powiedziała, że możemy pracować od poniedziałku. 8 godzin, 10 dziennie. 5,5 funciaka na godzinę. W drugiej strefie. Hotele znajdują się pierwsza, druga, trzecia strefa, bo to jest sieć hoteli. Umowę podpisałby pracodawca z nami na 8 godzin, ale jest jedno ale. Musimy mieć zezwolenie na pracę. Dała nam numer do jednego klienta.
z którym byśmy się już musieli dzisiaj skontaktować, jej powiedzieć, bo ona teraz, jak będziemy dzwonić, będą do niej dzwonić, ona mówi, że już ogłoszenie jest nieaktualne, czeka na nas. Kosztuje 45 funciaków od Uba i z tym zezwoleniem przychodzimy do hotelu i od poniedziałku już pracujemy. Ja w to wchodzę, a ty pierdolę najwyżej, kurwa, stracę pieniądze. I tak już tyle nam poszło pieniędzy. To słuchaj, to najwyżej z tym zezwoleniem będziemy walczyć wszędzie, no po nie, agencjach, jak kurwa, nie, no to kurwa, mamy do agencji numer, to będę robił za 4,10 na początek, a później zobaczymy, no. I pójdę do agencji, rzucę papier, robota w Londynie i koniec. Jakiś doda całość. I tak będę powieszony i tak, bo i tak nie mam pieniędzy, ojciec mnie zabije. To co, ładujemy się w to, kurwa? No ładuję się, no co ja, no. W Polsce nawet takiego zezwolenia nie mogę kupić, a tu już jestem, to se kupię, no. The Bible says there is a way that seems right to get to God, but the end thereof is death and destruction. It seems like he has his own way. Nie macie roboty? Wy coś macie już? A namiary gdzieś macie? Sprzątanie w hotelach, wiesz? No. Nie, dzwoniliście może też. No dokładnie. No i dała numer telefonu do gościa i też mówił 45 funtów. Chyba to samo ze ślepym, to ale wiesz co, ja się z tym wstrzymałem, bo mnie trochę mi to wiesz. Ale się klientka nie chce spotkać, nie? Tak, tylko daj jej dane wszystkie i trochę to chyba śmierdzi, sama, wiesz? To samo. No. A nie zdecydowaliście się na to? No, ja zadzwonię jutro do niej i no. Powiem, że mam już to kupione. I niech mi poda adres, do którego hotelu mam przyjechać. A, mądrze. Tak, mam zezwolenie. Załatwiłem sobie. To bym był zainteresowany tym, no. Dlatego właśnie dzwonię, nie? Już, tylko sobie przygotuję kartkę i długopis. Tak? Kurwa mać, no. Nie mów, że koniec karty. Podam ci adres. Jak jesteś zainteresowany, to do pracy. Ja ci podaję adres. Może mi pani przeliterować to? Ty? Tak? To? Dy? Ty? Tak? Tak? To E? To ten ham, tak? Tottenham Court, Hotel Elizabeth 1. Dała ci je. A jutro ty idziesz, nie? I spyta się, że słyszałem, że jest praca w hotelu, nie? No. I ona powie, zapyta się ciebie o zezwolenie. Ty powiesz, że mam, ale nie wziąłem ze sobą. To mam za chwilę przyjechać. Ona powie tak. Zobaczymy, czy cię przyjmie, nie? Dobra. A potem ja przyjdę, że ja dzwoniłem i już załatwiłem sobie, już jak będzie tak, to już załatwię to zezwolenie i przyjdę i powiem, no to właśnie to jestem ja z tym zezwoleniem. Ale jak ona powie, skąd mam adres? Co? Skąd mam adres? Nie, ty wejdziesz normalnie bez niego, tylko czy jest jakaś praca, nie? Tak na pałę wejdziesz, rozumiesz? Na pałę mam na tam na pałę wejdziesz. To co ty mi robisz? Tak sobie wejdę na pałę i czy jest tu jakaś praca? No pyta się, bo ma zezwolenie na pracę, tylko nie wziąłeś ze sobą, czy nie ma w hotelarstwie, czy coś, bo chodzisz po hotelach wszystkich. Co ty chory jesteś? No człowieku, no na bądź... Na pałę se wejdę, czy jest tu jakaś praca. No ale ona w recepcji siedzi, do niej podejdzie, zapytaj się, no przecież jak jej nie zobaczysz, że nikogo nie ma, no to kurwa... A skąd wejdzie? Wiem, że to ona załatwia? Jak się dowiedziałem? Nie, że ona, w ogóle przyszedłem się zapytać, czy jest jakaś robota. Kurwa, jaki ty jesteś niezacyknięty. Nie, tak jak... No ty się boisz, człowieku, bo... No idź ty tak, o chuj sobie. No i widzisz, no, co ja zrobiłem. Co zrobiłeś? No kurwa, już zadzwoniłem, już bym w chuja zrobiłem, że mam zezwolenie. Na pałę nie będę wchodził, co ty tak robisz? Się penia, przecież nic cię nie zabije, kurwa. Excuse me.
Number 56. 36? No, we don't actually live in London, so no. We don't know. We don't know where it is. We don't know. Co powiedział? Zapytaj teraz ty. Zapytaj tego klienta, jeszcze tylko ty i koniec. Zapytaj, czy to jest tu. I'm sorry. Number 36. I don't know where that is, man. Też nie jest to chyba. Czekaj tu. 36, czy to jest ta gwiazdka to 36? Nie, może musiała być na gwiazdkę. Patrz kurwa, Rambo. Numer 36. Ja pierdolę. Patrz. Jak? Hotel kurwa. Records CDS Posters. Sklep kurwa muzyczny. Ja pierdolę. Meadow. Jak? Meadow. Meadow? Oj, tego nie słyszałem. Łąka. Łąka? Si. Jak? Si. Si? No. Morze chyba. Dokładnie. Pont. Jak? Pont. Pont? Pont. No funk. Pont. Jeszcze raz. Pont. Pont? Nie, pont. Pont? Pont. No py on d. Oj, to nie wiem akurat. Staw. Staw? Pont. Waterfall. Waterfall. Waterfall? Wodospad. Wodospad coś. No tak myślałem, że coś z wodą. Idziemy obiecać teraz. Jak u nas, mały masz w Polsce sklepik, no. Mają dwie osoby, no to po co im cztery, jak nie ma ruchu? Tak samo oni tu mają mały ruch, to po chuj im jeszcze jakieś osoby. No, no. Trzeba pytać takich dużych, tych piekarniach takich większych, gdzie oni mają na stop obroty, gdzie wiesz, gdzie faktycznie do pomocy są ludzie potrzebni i w knajpach, gdzie mają obroty. Widziałeś wczoraj, co się działo? Ojej, gdzie oni się nie wyrabiali, no, naczynia, tu fryk trzeba odnosić. Odchodzi, no to widzisz, tu zero ruchu, tu zapomnij, tylko na telefon pizza, no. Motor stoi. Także wiesz. Trzeba będzie pytać w tych większych. A że nam odmówili w jednej, to nie znaczy, że odmówią w drugiej, nie? Tu nie ma proste. W ogóle ruchu, no. Trzeciej, czwartej, piątej, a w dziesiątej może powiedzą chłopaki ten. I chuj. Dobra, łykam wszystko. Łykam wszystko, za trzy funciaki, za wszystko, wszystko, mówię ci. Trzy funciaki, cztery, cztery i pół, pięć, wszystko. Idę się zapytać. I'm looking for a job, yes?
swoje jakieś rzeczy do spania, bo dzisiaj śpimy gdzie indziej. I ten śpiwór trzeba wziąć. I pastę do zębów i szczoteczki trzeba zabierać. Słyszysz? Ja sobie tylko spodnie jeszcze wezmę. Jeszcze trochę. Co jest? Kostur. Taki bar na Wiktorii, mi się taki mały bar właśnie marzył. Stoliczki tak jak oni i ten, żeby przechodzili. Sos czy śmietana, to fryk się. 5 funciaków i cyk, następna porcja, co? Krokiety, cyk, warsz do tego czy co? I heja, i to tak się miało szurać wszystko. Ja nie mówiłem zaraz restauracja, taka właśnie budka jak i za miejsce, za placowe. Płacę za rejestrację, podatek, wszystko, ZUS, no, no. Te unik, te ZUSy i biznes wiza w kieszeni i heja. Cześć Krzysiek, zgadnij kto mówi. Piotrek Filip. No patrz, no. Przerwało mi rozmowę. Kurwa mać. No kurwa odebrał, no ja pierdolę. To trzeba z BT dzwonić. Nie, chyba koniec karty. Koniec karty? To dopiero co kupiliśmy. To on by się wyłączył? Kurwa. Krzychu! Krzysiek! To nie jest Krzyśka telefon? A to teraz ty masz ten numer czy jak? Dobra, dzięki. Nie, oni albo coś kręcą, albo coś. Mówi, że on sprzedał ten telefon, a jakiś klient po polsku mówi, że teraz on ma ten telefon. Kurwa mać. Na kierunku odebrał chyba. To jego głos. Krzychu. Widzisz, jacy są wszyscy? Mówię ci, jesteśmy tu przegrani. Przegrani jesteśmy, bo tu nikt nie chce nam pomóc, kurwa. Halo, dzień dobry. Panie Czarku, pan wczoraj z nami rozmawiał pod kościołem, pamięta pan? Proszę? Tak, wie pan co? My jesteśmy już zupełnie całkiem tu podłamani. Nie, chyba, nie wiem, będziemy musieli iść do kościoła spać. No nawet spania nie mamy. Nie wiem jak. Ja już jestem, ja już nie wiem w ogóle co mam robić. Takich znajomych, ale oni to nas tak trzymali w pokoju, ale ten właściciel powiedział, że albo my, albo oni, nie? No i... No mówię panu obojętnie, co, no. Ja już... Ja pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, jak tutaj jest. Przewiozłem się parę razy, ale no nie aż tak. No ja wczoraj to kurde tylko kromkę chleba zjadłem. To mi dali, tak o. Dobra, ja zadzwonię. Dobrze. Nie wiem, czy co z tego będzie ramu. Czemu? Ten nas wykręcił, co dzwoniliśmy z Polski. No. Nic nam nie powiedział, że trzeba coś mu jakieś zezwolenia zapłacić, coś tamto. I to przeczytaj w ogóle sobie. To całe? No. I would like to ale wear cotton. Ale jaka, co to jest? Tak się mam czytać? No. Afternoon? Tak. Good afternoon. No. Good afternoon. I would like to work as a laborer. Could I register? Tak? No, skierowanie oni to łączą, nie?
No ale spoko, spoko. Spoko. Rozumieją, no. Do you have work permission? Znaczy nie, to oni cię mają do zasady. Aha, to oni mnie mają permission, aha. Dobra. Jak tak będzie, no to... Dobra, a to ja im odpowiadam. No. No to tak, zamiatać. O, właśnie takie najprostsze, nie? Żebym ja kumał coś tam, jak do mnie mówił. Zamiatać brumi. To są naciągacze, kurwa, rozumiesz? No bo oni kantują obcokrajowców. Słuchaj, myśmy byli kurwa w jednej agencji. Polak siedzi kurwa za biurkiem, żadnych butów nie chciał, tylko wyciągnął ze szuflady pozwolenie i powiedział, że takie coś macie przynieść. Dopiero będzie robota. Zadzwoniliśmy do jednej babki, podjechała kurwa z autem, chowała się i mówi 120 funciaków za zezwolenie. My po 100, po 120 w portfelu żeśmy mieli, nie? A to... Jeden baran po przyjeździe zaraz, to nam obiecał robotę kurwa w hotelu. To nie była robota, tylko zezwolenie same za 150 przy las, kurwa, bezzębny burak. I od razu chciał 150 kurwa za zezwolenie i powiedział, że jutro idziemy do agencji i robimy. Pamiętaj, nam jeden klient mówił, że nie ma czegoś takiego jak zezwolenie dla Polaków. W życiu nie ma i nie było, nie? Tak jak ty, no. To jest kurwa wszystko, wiesz ile my hektarów kurwa i kilometrów zbili za robotą? Ja kurwa buty mam, skleiłem wczoraj, w Adidasa chodzę. Rozwalone kurwa obcasy, człowieku, no my jak pojebańcy latamy kurwa po tym metrze. Ja pierdolę Rambo, ja tu siedział nie będę, ja kurwa dzwonię do Francji, do tego Francuza i mówię mu kurde, wcześniej z nim o robotę gadałem i jak mnie przyjmą. To ja kurwa już w tym tygodniu wypierdalam. Okej, dobra. To nic, dziękuję. Przepraszam. Klapa jest. Wiesz ile ludzi pod kościołem w Paryżu za robotą? Tak. A u niego jeszcze w firmie robota nie ruszyła. Gdzieś koniec września, początek października. No to jestem pozamiatany. Stój, zadzwoń do Czarka jeszcze. Mówi pani trochę. Tutaj jak się nie ma pracy, tutaj mam. Ciężka sprawa. Polacy taki cały drogi jeździli za chlebem. Tak. Moja mama też musi do Niemiec jeździć, żeby zamiast w domu siedzieć z rodziną. Dzisiaj myśmy chyba w 20-30 pubach byli po drodze. Tam trochę. Mają obcady wszędzie. O kurde, a nie da się nic już więcej załatwić. No nie wiem, wie pan, no mnie... Woziłem chleb w piekarni, pracowałem trochę na budowie, pomagałem, no to tak różnie, każdy się pracy człowiek łapał. Skąd? Z Chrzyżgórka, to województwo polskie jest, niedaleko pola. O, tragicznie, w Chrzyżgórku i tym to jest tragicznie, a w Opolu, żeby dostać pracę, to trzeba mieć zameldowanie. No. Tragizm, mówię panu. Tam nikt nie pracuje prawie w Chrzyżgórku. Nie mówię na długo, no chociaż na 2-3 tygodnie. No. Jest co? Z piekarnią mi wypali... Zobacz ile wyciągałem pieniędzy, kurwa. 3 funty i 70 groszy. I 70 peniaków z jednym strzałem. Dobra, to już chyba wyleciało wszystko, co miało wylecieć. Słuchaj, no. Z piekarnią odmówił, bo jednak był potrzebny specjalista. No, ale słyszałem coś to nowego ci załatwił. Nowego.
Mam być na stacji, słyszeliście jakie, nie? Szefem bus, no. Herpenbusch, coś no. takiego. To jest nie na czerwonej linii, tylko na tej drugiej. O 9:30. Dzisiaj? W piątek. I ma coś do zrobienia w ogrodzie. I da mi robotę. A później powiedział, będziemy działać dalej. No. To co, no to ja ciebie nie będę brał, bo to na jednego znajdzie robotę. Dobra. Tylko nie chodzi o to, że ja cię nie chcę, tylko tak mi mówi. No tylko ci mówię, jak chcę ja iść do piekarni w ogóle pracować, nie? No, no to ja dopiero w piątek, nie? Myślałeś to? No co mam zrobić? A jak będziesz żałował, że wróciłeś? Co zrobię? Nie widzę teraz ten. No co zrobię? Co, ja sam tu będę? No ale co mam zrobić? Też mi żal stąd jechać. No. Udało się wjechać i co? Za łatwy był wjazd. Mogli już nas lepiej cofnąć. Przynajmniej byśmy się tak nie męczyli. Nie? Mogli nas cofnąć, byłby spokój. Teraz żal stąd odjeżdżasz. Trudno. Jedziesz, to jedziesz. No. Jeszcze tylko zadzwonię na te kopanie. Aha. I wstawianie płotów, nie? Zobacz. Fajna robótka na ziemi. Zobaczcie, co on mi powie, nie? Jak powie mi, że dopiero w poniedziałek czy we wtorek, to nie, to już nie mogę już tyle czekać. Jak ja tu przeżyję do wtorku. Czy do poniedziałek. Zadzwonimy.